Witam serdecznie, tutaj Extremum Game. Dzisiaj kontynuujemy grę z naszej wspaniałej gry City Skylines. Teraz będziemy tutaj modernizować tereny na kolejne obszary przemysłowe. No jak widać, tory nam za bardzo tutaj nie pomagają, a wręcz przeciwnie, przeszkadzają, ale myślę, że to się będzie dało zrobić. Także tutaj trzeba wybudować wiadukty, które będą przekraczać linie przez tory. Jest, okej. Piękne. Po prostu piękne, wspaniałe. Tu tak, tak. I mamy połączenie, mamy zaje. No i dobra, pięknie to jest. Dajmy sobie dwuliniową. Tutaj pyk, tutaj ja nie wiem, jak to będzie wszystko funkcjonować. Cyk, jest zrobione. No i mamy taki teren. Bierzemy sobie cyk, cyk. I tutaj tworzymy przemysł leśny. To się tak ciula to zaznacza, ale to nieważne. To musi być zburzone. Nie wiem, czy siądzie mi elektryczność. Zaraz to sprawdzimy, jak to wygląda z elektrycznością. Nie no, wszystko jest połączone tak jak trzeba. Tutaj jest wszystko tak jak trzeba. Co im by się jeszcze przydało? No dobra. Tutaj jeszcze mamy autostradę do połączenia, także połączamy tą autostradę w stąd, stąd, tu, pęk, pęk i już jest wszystko ok. Tutaj spalarnie nie wyrabiają, także trzeba więcej spalarni wybudować i już będzie każdy zadowolony, jakie korki tu mają. Ja pierdoczę, dobra. Słuchajcie, macie takie korki z tymi śmieciarkami, że jeszcze tego nie widział żaden świat. Można wyjechać stąd, może tutaj jakiś wyjazd zrobię, bo oni się tutaj po prostu kotłują na tych drogach. To wyjazdy. Wyjazd, słuchajcie, już jest. Będą wjeżdżać, będzie się działo. Pięknie to wybudowałem, nie ma co. Można tą ropę wydoić sobie. Coś tutaj potworzymy, jakieś dodatkowe fabryki, które będą doić nam ropę. Później je usuniemy. A to może w późniejszym etapie po prostu zrobimy. Budują te przemysły, czy nie budują? Nie chcą się za bardzo budować tutaj, nie wiem dlaczego. Sklepów im nadal brakuje. No oni chyba oszaleli, no po prostu nie wierzę w to. No ale co ja powiem wam, sklepy chcą i mają. No ale to jeszcze nie koniec z tymi sklepami, bo tutaj trzeba porobić dodatkowe jakby skrzyżowania. W ogóle to nie miałem taką drogę puścić, bo to jest trzypasmowa, miałem dwupasmową zrobić, no ale tutaj błąd w inżynierii, no to trudno. Nie wiem, czy to dobre skrzyżowanie będzie, to będzie mega skrzyżowanie korek. O, tutaj z prądem połączenie jakieś, pyk. I mają wszystko i są zadowoleni, tutaj mam tyle tego prądu, że nie muszę się tym przejmować w ogóle. Dobra, stworzymy nowe osiedle, bo ludzi też będzie mi zaraz brakować, także szybko jakieś osiedle trzeba wybudować. No i dwupasmówki jakieś. Piękne po prostu osiedle, jeszcze nie do końca stworzone, ale za niedługo będzie tutaj działać tak jak trzeba. Tak, to jest właśnie ta prędkość budowania, kiedy już macie już tyle tysięcy na koncie, o nic nie musicie się martwić. Po prostu tworzycie. Na razie się nikt tutaj nie wybuduje, bo nie ma dostępu do dróg. Mógłbym tą ropę trochę wydobyć. Zaraz może coś tutaj potworzę, bo tu jest ropa. Także jakieś tam... Oni już się budują, nawet że nie ma dostępu do dróg. Patrzcie. Tacy są nachalni z tymi mieszkaniami. Dobra, tutaj takie połączenie zrobię. Raz, dwa, trzy, cztery połączenia. No, takie zwyczajne miały być, dobra. Teraz zauważyłem. Połączenia są, prądu nie ma, ale zaraz prąd tutaj podepniemy i będą zadowoleni. Pyk, działa wszystko jakby chciało.
A nie mogło. Pewnie tutaj będzie brakować szpitali, także już szpital się buduje. Szpital. Straż pożarna. Policja. I szkoły. Jedna, druga, trzecia szkoła. Szkoła. Nie wiem, co to jest uniwersytet. To jeszcze wolnijmy biblioteki dwie. No już, dobra, place zabaw jakiś jeden. Jakiś taki większy. Jakiś taki mniejszy. Tutaj też wolnimy sobie jeden. Drugi, duży, mały, średni. Kurde, zaraz się tutaj będą budować. Dobra, popracujmy nad parkami rozrywki jeszcze dla naszych mieszkańców. No, coś takiego damy i oni będą zadowoleni. Trzeba chwilę poczekać, aż to się rozwinie. Ale się trochę długo rozwija. Nawet na przyszybszonym czasie. Tutaj ropa jest, także zajmiemy się ropą jeszcze na chwilę, albo to w następnym odcinku, a ja w tym odcinku już się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, cześć.